dzisiejszy update będzie trochę inny. Co się będzie dzisiaj działo? Moim celem podróży jest Wrocław. A we Wrocławiu mam przynajmniej dwie sprawy do załatwienia i jeszcze jedną po załatwieniu. Mam nadzieję, że wszystko uda się załatwić. Wszystko jest związane z gitarami. I tyle. Pewnie zapytacie, dlaczego używam GPS-a, mając 70 km do Wrocławia. W związku z remontami, objazdami, budową obwodnicy w Leśnicy, z 59 minut do Wrocławia czasami robi się 2,5 godziny, więc warto skręcić wtedy na autostradę albo ewentualnie z autostrady zjechać na normalną drogę. Widzimy się we Wrocławiu. Pojedziemy! Dotarliśmy do pierwszego celu naszej podróży, czyli na próbę nabuchu do Mozora. Sprawdzimy dzisiaj Ibaneza w boju. Tyle. Posłuchajcie może nawet, jak to gra, może się uda coś nagrać. Tak na marginesie, to w końcu się zrobiło cieplej i przestało padać. Można w końcu wyjść na dwór, bo tak to się nie dało. Gdzie my jesteśmy? Zobaczcie sobie. Mieszkańcy, gitarzyści i w ogóle grający we Wrocławiu pewnie skojarzą tą miejscówkę. To jest Hutman. Fabryka wielka. Jest trochę sal prób. Zespołu gra. Niestety jest drogo. Trzeba dużo iść z buta. Ekspozycja mi się zrypała. Tak, zaraz będzie ciemno, to nie zmieniam. Jest drogo. Trzeba daleko chodzić, ciężko tu wjechać samochodem, żeby się zabrać na koncert. No i trzeba dzwonić, żeby wejść na swoją salę. No nic, ale niedługo stąd uciekamy. Zobaczymy, jak to będzie. Gdzieś indziej. W czwartek wyszedł diesel pierwszy, jeszcze będzie jeden demol. I może będą jeszcze jakieś, na razie jeszcze nie wiem, ale może się zdarzyć. Było dużo komentarzy pozytywnych. A przed chwilą przeczytałem komentarz, że brzmi jak kupa straszna. Bo stoi paczka w stronę dywanu, czyli tam ściany. Cóż mogę rzec tego przyjaciela Jakuba chyba. Przepraszam, no. Nie jestem w stanie wszystkich zadowolić. Staramy się, aby brzmienie, które kręcimy, było jak najlepsze. Staram się zdjąć ten kurs z tej paczki. Po prostu dodam więcej góry. Wiesz, jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, jak wygląda takie nagrywanie, to niech sobie w najbliższej próbie siądzie 20 cm od swojej paczki 4x12, 240 W albo 400, rozkręci wzmacniacz na połowę i sobie powie tak przez pół godziny, tak jak ja. Polecam. Niesamowite przeżycie.
No i zagrywaliśmy próbę. Niestety nie udało się nagrać Ibaneza, ale mam nadzieję, że już dzisiaj nagram jego test, jak się uda. Ale posłuchajcie sobie. A zresztą lecimy. Teraz ciśniemy do naszego kolejnego celu podróży. Idziemy przedstawić Ibaneza pewnemu panu i zobaczyć, co tam u niego leży. Może się uda wyczulić to na testy. Jedziemy. Niestety nie udało się załatwić trzeciej sprawy. Czekajcie. Tak. Sytuacja, sprawa cała została odwołana i wracam do domu. Ale po spotkaniu z Karolem zabieram do domu coś fajnego. Mam coś naprawdę fajnego w bagażniku, co już przed chwilą widzieliście. To na tyle na dzisiaj tego update'u. Trochę
trochę się wydarzyło, trochę się działo. Nakręciłem też kilka fajnych ujęć do Blade'u nowego, ale tutaj zobaczycie niedługo. No to co? Widzimy się w czwartek w jakimś cyklu TV. Adios! Właśnie minąłem Wrocław i sobie uświadomiłem, że muszę jednak zatankować. I gdy wysiadłem z auta, okazało się, że natrafiłem na Golden Hour. I oprócz tego jest tak zarąbista przejrzystość powietrza, że widać tą Sobótkę. Jestem jakieś 2 km za Wrocławiem. Może ją tam gdzieś zobaczycie w oddali. No i przy okazji obraczę Was tym pięknym zachodem słońca z przejeżdżającymi autami w trybie przyspieszonym. A jednak mamy koniec na dzisiaj. Nagramy jeszcze Ibaneza. Próbkę, porównanie. No i szykuję dla Was niespodziankę. Będziecie mieli okazję ją nie tylko zobaczyć, może jeszcze w tym tygodniu. Teraz już naprawdę. Adios.